Witam w kolejnym filmiku. Przychodzę z zapachami, które ja ze sobą zabrałam, ale też częściowo są to niektóre zapachy też, czy to do używania, czy to do testowania przez Darka, czyli takie bardziej jednak ukierunkowane na skórę męską, bądź też są to na przykład uniseksy, ale w moim odczuciu skręcające i lepiej mogące się odnaleźć na skórze męskiej. Ja zabrałam ten oto flakonik i jest to ten jeden, że tak powiem, z moich zapachów urodzinowych, robiony nie w tym roku, a w zeszłym roku. To były zapachy robione przez Jakuba Pietrynkę. Według mojego założenia, moich oczekiwań, to jest ten drugi zapach. To jest ta wersja poprawiona. Wcześniejszy to było to Los Bosques Maravillosos de Caramelo, czyli karmelowe fioletowe lasy. Później właśnie to MFO, czyli Machias Forestales Escuridad, magia leśna, ciemność. I to jest zapach, który po prostu totalnie od A do Z mi pasował wówczas, nadal mi pasuje. Powiem szczerze, że ta pierwsza wersja jakby dochodzi do takiego właśnie stanu, jakim jest ta wersja. Kolor nadal taki ciemny został. Taka etykieta była wówczas wybrana. Piękny zapach z przepięknie plecioną taką ciemnością, ponurością. Ostatnio Marlena wspominała, że nie za bardzo zna zapach, gdzie jest taka właśnie ciemna herbata. Z jesiennej ziarna herbaty i ja powiem szczerze, że ja coś takiego wyczuwam w tym zapachu, ale w tej wersji. I Marlena, jak dobrze pamiętam, chyba poznała obie. I to jest po prostu tak pięknie wkomponowana taka głębia, ponurość, wytrawność. Taki wytrawny las, wytrawna herbata. Wszystko jest takie ciemne, ponure, przepiękna taka leśna, mroczna żywiczność, gdzie w tej wersji pierwszej tak było słodziej, ale ona też się przegryzła i poszła w bardziej stronę już taką mniej słodką. Co jeszcze zostało zabrane? I czy to jest normalne? Oczywiście to nie jest normalne. To normalne tyle zabiera? Tak, tylko taki nienormalny człowiek jak ja. To są trzy mocno, że tak powiem, zagospodarowane woreczki, gdzie są różne samplerki, próbki, dekanty, zapachy obiecane do potestowania, między innymi wybrane przez przez widzów odnośnie zapachu Grzegorza Dzierżęgi, czyli Cafetiera Berde i Kaszmir, też przez wybrane przez Gosię właśnie ten zapach z Bianki, także a to jest ogrom też różnych innych, które w końcu muszą się doczekać dalszych testów bądź typowo początkowych testów. Tutaj jeżeli chodzi o takie zapachy zabrane w postaci większych ilości, w postaci dekantów. Dekantów gotowych bądź dekantu naszykowanego przeze mnie na wyjazd. I to jest wspomniany Blano d'Orem, ekstrakt macone, mój najkochańszy zapach, ale wiadomo, nie zabierałam w postaci dekantu, tylko właśnie dekantu, który już w dużej ilości został zużyty, ponieważ jest mocno używany, eksploatowany przeze mnie. Zresztą w połączeniu właśnie z tym Machias Forestales Escuridad, te dwa mocno ukochane zapachy i to ich połączenie przepiękne. Oba z magią, emocjonalnością, wytrawności, szlachetności, siły i wieczorowości. Oraz sporej ilości dekant Salty Scent. Salty's jest to marka amerykańska, niszowa i to jest zapach, który się nazywa Black Forest. To jest taka marka dosyć w stronę różnych gourmand. Ja mam bodajże dwa flakoniki, różne miałam zapachy w postaci próbek, dekantów i tak dalej. To jest właśnie taki większy dekant. I powiem szczerze, że to jest taki zapach tej marki, gdzie jakby od samego początku to były bardzo pozytywne wrażenia. Zresztą też nazwa, nuty i tak dalej to zapowiadały. Też mam jeszcze takie osobne gdzieś próbki, które już były jakoś tam wyjęte czy nie wyjęte z tych woreczków, ponieważ one już się jakichś tam testów doczekały. I to są zapachy m.in. Nowe Zoologist, czyli Cardinal oraz, o których już trochę opowiadałam, oraz serce, nie wiem, ciemności, czerni, nocy, znaczy bardziej nie nocy, noir jako ciemny i jako czarny, czyli takie serce, nie wiem, czerni, serce ciemności, powiedzmy, czyli z Beauforta. Ja z tych zapachów wracam. Kiedyś Darek testował różne zapachy, te takie wokół dymu, jeżeli chodzi o Beauforta. I ja uważam, że to są w ogóle zapachy, które ewentualnie może testować skóra męska, ale też nawet wtedy uważałam, że to takie jest zbyt w stronę różnych wędzonek, niewędzonek, także na nie. Ale ostatnio różne właśnie były świeżym z Interrol oraz Cardi Noir i byłam zdziwiona, ponieważ zupełnie inne odsłony się zaczęły ukazywać. W tych woreczkach mamy przeróżne zapachy, bo tak naprawdę mamy zapachy z różnych takich właśnie perfumerii niszowych, które jeszcze się nie doczekały testów, bądź jakby przeznaczone do ponownych testów, bądź też od różnych znajomych perfumowych, bądź też na przykład, jak powiedzmy, kolega mi właśnie szykował kiedyś takie zapachy, które mnie bardzo interesowały i one muszą doczekać się porządnych testów.
Ogólnie planowałam też te moje zapachy zrobione w sopockim stylu w laboratorium, czyli Sarsamora Forestal de Humo, Forza Forestal Navidad oraz La Caída de Gourmand, te zabrać w mniejszych ilościach. Szkodowałam sobie właśnie w takich małych atomkach z pipetami, ale ostatecznie tego tak dużo naszykowałam, że stwierdziłam, że jednak tego będzie wszystkiego za dużo. Oczywiście, że nie wszystko, co chciałam, to pozabierałam, ale po prostu zebrałam tak ogromną ilość. Oczywiście to będziemy długo, ale ta ilość jest tak spokojnie za duża. To jest też trochę takich zapachów w postaci próbek, które ja bardzo lubię. Ja po prostu wiedziałam, że sobie w takiej mniejszej ilości, w takiej właśnie formie zabiorę jako też dodatkowe zapachy do używania. Niekoniecznie po prostu testy, ale też podobowo do używania. Na przykład takie zapachy, które nawet na przykład mam, ale właśnie miałam też w postaci próbki, także jakoś taka po prostu mniejsza forma do zabrania. Pamiętam, że na podróż to w dużej mierze było, że to na przykład w zasadzie takie róże z świeżością, róże na zasadzie wytrawnych róż, róże na zasadzie dzikich róż, róże na zasadzie przestrzennych róż, róże na zasadzie róża plus mate, róże z owocowością, takie właśnie przestrzenne, ale nie ukierunkowane, takie typowe różne zapachy. To chodzi o na przykład róże Durgi, Rose Atlantic oraz róże z Nomad Soul z Noe. To są takie zapachy, które mają przestrzeń, które mają dystans, które mają wytrawność, które są bardzo unikalnymi różami, także takie zapachy, które nie są męczące, to właśnie między innymi w podróż były. Później często używane właśnie owe Machias, Forestales, Oscuridad oraz właśnie w połączeniu z Valano d'Ora, również samo po prostu Valano d'Ora, czyli piękna, wytrawna, wieczorowa wiśnia, bardzo kobieca, dystansująca, zjawiskowy zapach. I to, co jeszcze mogę powiedzieć, to dzisiaj to głównie właśnie jest to połączenie, czyli Valano d'Ora oraz Smacone oraz Machias Forestales Oscuridad. Natomiast teraz chyba sobie troszeczkę tego czarnego lasu Black Forest Solstice zaaplikuję sobie ten zapach, chociaż jak teraz ten zapach odbieram. Oczywiście jeszcze raz wesołych, spokojnych, rodzinnych, pięknie pachnących, że tak powiem, generalnie przede wszystkim spokojnych i zdrowych świąt i do usłyszenia w jakimś innym filmiku. I oczywiście dajcie znać, na co się zdecydowaliście. Świątecznie, wokół świątecznie, czy to jest coś typowo świątecznego, czy niekoniecznie. Ja powiem szczerze, miałam zabrać też właśnie ten zapach mój robiony pod kątem świątecznym, czyli Fuerza Forestal Navidad. O nim troszeczkę jest innych filmików, czyli taki świąteczny las z takim motywem świątecznym, mandarynki w takich miodowych żywicach i właśnie choinkowość, leśność, sosny, cyprysy. Takie klimaty zostały użyte, ale też taka drzewno-kadzidlano, dymna baza. Natomiast ostatecznie skończyło się jak skończyło. I jakby też inne zapachy, które mi się tak świątecznie kojarzą, typu Etalie d'Orange, Noël, czy też Lune Feline, które mi się zdobyć z Atelier d'Or. Jakby mogłam je zabrać, a zdecydowałam się na inne rzeczy. Także tak to zostało postanowione, więc chyba nie do końca aż tak świątecznie, zapachowo, ale dla mnie po prostu odpowiednio. Jakby nie czuję aż takiej potrzeby, że to by musiał być zapach typowo świąteczny, chociaż grudniowo lubiłam używać jakieś takie korzenne klimaty, które mogłyby się kojarzyć jakieś właśnie z takim klimatem świątecznym, korzenne i niekorzenne, właśnie jakieś takie nie wiem, piernik, pierniczki, coś tego typu właśnie klimaty, ale też choinka i mandarynki, jakby takie świąteczne, grudniowo, tak, ale niekoniecznie muszę coś takiego mieć na święta. Brałam takie zapachy, które są dla mnie wszystkim bardzo kobiece, eleganckie i takie iście moje, że tak powiem, czyli to Machias Forestal, Oscuridad i Valano d'Ora. To są takie zapachy, które wiem, że zużyję do ostatniej kropelki, że będę chciała po prostu więcej, także jak pachnie Black Forest? Na pewno bardzo silnie, niesamowicie intensywnie. Motyw, który mi się kojarzy tutaj mocno, jakaś taka czekoladowość. Czekoladowość taka dosyć grudniowa, dosyć świąteczna. Także ten zapach można by było przyjąć tutaj pod kątem świątecznym. W ogóle bardzo mi pasuje do różnych tych klimatów, takich powiedzmy takiej grudniowości zawartej w marce Pinewart, takiej świąteczności zawartej w marce Pinewart. Jakby w ogóle Pinewarta brałam pod uwagę, czy nie zabrać tego mojego dosyć niedawnego nabytku. Stwierdziłam, że może świątecznie, zimowo, grudniowo i tak dalej, grudniowo-styczniowo. Tutaj jakby jest taka zawarta, taka słodyczowość świąteczna, słodyczowość grudniowa. Z taką czekoladowością, ale nie tylko.
takim trochę klimatem jakby takiego słodkiego dymu, a jednocześnie takich trochę suszonych, trochę takich dziwnie, trochę dymnych, trochę mrocznych, trochę głębokich owoców, takich suszonych, a jednocześnie coś takiego jakby wysiłkowo leśnego. W ogóle cały ten klimat jest taki właśnie trochę przytłumiony, trochę przybity, trochę dopełniony, trochę mroczny, trochę dymny, trochę słodszy, trochę słodyczowy, trochę grudniowy, świąteczny, ściółkowy klimat. Także myślę, że to by była propozycja właśnie, która mogłaby się odnaleźć w portfolio marki Pinewart. Taka trochę mało typowa propozycja, jeżeli chodzi o markę Solstice. Jakby one są bardziej takie słodkościowe. Ten jest jakiś taki przytłumiony, umroczniony, przybrudzony. Niestety nie chce mi wyostrzyć nazwy. Ja bym chyba coś tutaj nacisnąć na tej etykiecie, no a tak trzymając drugą ręką, drugą chyba nie dam rady. No nic. Może jako miniaturka. Także jeszcze raz wesołych, wesołych.